Witam serdecznie. Dzisiaj sobie szykujemy presę pod presowanko. Jest to kolejny vlog na kanale. Tylko sobie radio przyciszę. O, teraz lepiej. O, tutaj stoi kombajn. Czeka na kombajnistę. Tutaj mój sprzęt dzisiejszy. Co, smarujemy, czyścimy, smarujemy. Lejemy paliwo i śmigamy na pole, już prawie po żniwach. Tam pojedyncze działki wykoszone, owies, jęczmień, żyto. Tam żyto jeszcze zostało. Tutaj pisaliście w poprzednim filmie, żeby tą siatkę wycyrklować. No i siatka jest wycyrklowana. Ale problem jest cały czas i nie wiem, czy po prostu siatka nie jest za wąska, w sensie za krótka, nie wiem nawet czy to jest 130 czy 135, 125, nawet nie wiem czy mam miarę. Tutaj bym trochę też musiał sobie szyby powycierać, bo po ostatniej akcji to trochę deszczu padało, trochę się kurzyło i tak zostało, że się pobrudziło z powrotem. No wiadomo, to jest stary sprzęt i on się na każdym kroku będzie się wybrudził, nie? 122 nawet ma. No, 125 powiedzmy. 125. Nie wiem, czy, bo tam pisaliście 130 albo 125. 130 chyba jakby była, to by było git. Siatka wtedy by ładnie zawijał na rogi. I to może być też przyczyną, ale nie wiem, ja się nie znam, możecie napisać, bo ja wam nie powiem, bo się nie znam. Po prostu jestem dopiero początkującym tutaj, jak to, początkującym operatorem. Dobra, tutaj sobie zamkniemy, wezmę sobie kompresor, nadpompuję sobie powietrza. O, trochę ją przedmucham ją trochę i co, potem ją trochę nasmaruję. Fajne jest to, że te kalamitki tutaj, one są jakby nie każda jest porozrzucana po całej presie, nie trzeba szukać, tylko są ładnie w jednym miejscu, jest taki panel i to jest akurat spoko. Olej tutaj jeszcze jest, więc na razie jest git. No co, idę sobie po sprężarę. O, ptaszek jakiś ładny. Tu nawet chyba mam sprężarę. No, tu jest sprężara. O, tutaj jest, nawet dwie przyczepy są z żytem, tu mamy do siewu, a tutaj tam jeszcze musimy wyrzucić. Trochę tam widzę, że syfu przepuszczało. Powiem wam, że w tym roku te żniwa to takie będą kradzione, można powiedzieć, bo raz pada, raz słońce świeci, raz pada, raz słońce świeci. Wczoraj kończyliśmy kosić owies i nas pogoda przegoniła z pola, ale to tylko tak sobie, kurde, wiecie, postraszyło. No i to była tam, nie wiem, 15 godzina. No i tam o 17 z powrotem żeśmy wyjechali, owies dokończyli. Potem jęczmień, żyto tutaj właśnie do siewu. I tak jeszcze tylko został tam kawałek, nie wiem, może z 6 hektarów, 7 żyta, nie? Tak to się prezentuje. O. Sobie ją trochę wydmucham, trochę się będzie kurzyło, ale co? Nie wiem, jak macie jakieś patenty. W ogóle napiszcie, czy myjecie swoje prasy, czy nie myjecie. Bo u nas my wychodzimy z takiego założenia, że lepiej wody za dużo nie pryskać, bo wiecie, no tutaj te presy teraz są te komputery, nie komputery. Tu nawet z drugiej strony podejdę. Są komputery, nie komputery. I to szkoda zalać wodą. Powierzchownie, wiadomo, szmatką można wytrzeć, ale o, tutaj jest komputer. O. Przed ostatnim presowaniem, kurde, czyściłem całą, nie? Tam miałem chyba, może nie wiem, z 3 hektary, spresowałem 3 hektary i zobaczcie, jaki pył się nazbierał z powrotem. To jest, kurde, masakra. Ale odpukać tak przez 5 lat, czy tam 4 lata, już nie pamiętam, ile ona w ogóle tutaj u nas jest. 4 albo 5 lat. Wcześniej mieliśmy sipmę, ale jak to każdy z tej sipmy niezadowolony,
niby była gwarancja, wszystko, ale no. Zdecydował się tata właśnie sprzedać tamtą, bo była nowsza. Zdecydował się sprzedać tą nowszą i kupić właśnie taką używkę starszą i to na razie odpukać bezawaryjnie śmiga, nie? Dobra, idę poprzedłużać i sobie lecę. Wypsikam sobie, coś wam jeszcze nagram. Do zobaczenia. Dobra, smarujemy. Tu mam taką fajną smarownicę, tawotnicę. Jak zwał, tak zwał. Bliżej podjadę. Trochę mu tam pompniemy. O, teraz czuć, że idzie. Dobra, kolejny. Tą ręczną taką to szkoda w ogóle roboty było. O, teraz jest lepiej. Olej mamy. Jeszcze tylko w traktorze sprawdzę. O. No, możecie napisać w komentarzu, jak tam żniwa u was wyglądają. Chętnie sobie poczytam komentarze. Leci czy nie leci? Chyba zapowietrzyło się. Zaraz ją naprawimy. Tam ta wód jeszcze był to. Co jest? Nie chcę trybić. O, leci, dobra. Który to był ten? To mi się o wiele lepiej robi, kurka. Czuć, że idzie, a tą ręczną to... Człowiek nie wiedział, czy wchodziło, czy nie. O, znowu się zapowietrzyło. Dobra, opona się wytrze. Lecimy. O, idzie. Dobra, kolejny. Znowu to samo.
mawiają w Parczewie. Do obiadu szło wszystko dobrze, po obiedzie coś się zwykle musiało zjebać. I tak właśnie stało się u mnie. Nie mam sprzęgła. Prawdopodobnie albo te widełka, które są w środku, tam takie są dwa ząbki, one często tu lubiły się psuć. I pewnie te ząbki walnęły, albo może być tak, że tam trzeba, że tam taka śruba wypadła, ale jadę do domu, na spokojnie sobie sprawdzę, jak tutaj mam na polu się denerwować. Póki jadę, to jadę. Niestety dwójką polową, ale taki bieg mi tylko wszedł. Może do jutra dojadę. Taka akcja tutaj u nas. A tak ładnie miało być, chciałem to wszystko spresować dzisiaj sobie. Tu mi tylko taki kawałek został. Nie wiem, tu z około 2 hektarów będzie. No i dupa, no przejechałem jeden przejazd, dwa poprzeczniaki. I jak zwykle, no sami widzicie, nie mam sprzęgła. No i wracam sobie do domku i zobaczymy tam. W najgorszym wypadku będziemy rozpoławiać. To jest akurat ten minus w tym traktorze, że jak te widełki tam, co są w środku, te ząbki takie siądą, się połamią, to no niestety będzie trzeba je ten, no rozpołowić traktor cały i co mam powiedzieć, no zdarza się, nawet najlepszym oporowcom się zdarza, ale nie denerwuję się, jadę sobie na spokojnie i co. I zobaczymy na miejscu. Najwyżej wam dogram tutaj, dogram wam, jak będę już tam coś więcej wiedział, to wam opowiem. Do zobaczenia. Dobra. Ósma 40. Wyruszamy. Pianka jest, jak to napiszą hejterzy, partactwo, ale nie ma co. Rolnictwo to moja pasja. Tu burta też jest do zrobienia. Nie idzie jej. O kurwa, dało radę. Co, jeszcze bym musiał sobie uszykować te łańcuchy. Maski jeszcze do końca nie poprzykręcałem, ale tylko mam tam z przodu złapaną, a tutaj się na razie trzyma, bo co? No bo nie ma czasu już teraz wieczorem, tak dopiero jak pozwożę te baloty, bo dzisiaj ma padać. A jeszcze kostki muszę, presować, jeszcze muszę kostkę zrobić. Kurwa, roboty jest tyle, że dla każdego wystarczy. Teraz jakoś sobie tutaj opatentować podczepianie. Bo tak jak w farmingu to nie działa. O. Ty klikasz F i się wszystko kurde podczepia. Tutaj dyszel był uwalnięty. I tak tutaj wuja z dziadkiem wymyślili. Tylko te ranty bym musiał ściąć, bo ostatnio kurwa zleciałem. Zaczepu nie mam już, nawet blizna może, no ale zahaczyłem tu kurde i dużo nie brakowało, bym miał nogę do życia, nie? Trzeba sobie samemu radzić. O. A jak nie tak, to trzeba jakoś inaczej. Dawno mnie nie było na tym YouTubie, mam nadzieję, że starsi widzowie, którzy tutaj byli od początku, się ucieszą,
bo tam było naprawdę bardzo dużo. Czekajcie sobie. Tak zrobimy, bo tu nawet ręcznego nie ma. O, widzowie, którzy tam byli od początku, to pewnie pamiętają, jak tutaj oporowo szło. To miałem wtedy ile? 16 lat. Teraz mam 22. I już nie ma za bardzo czasu, żeby tak nagrywać, ale będzie. Myślę, że podzielę to na parę części tego vloga i że będzie spoko. Ten bolec sobie lepiej wezmę do kabiny. Dobra. Teraz tak, tu jest bolec. Wszystko tak tutaj jest, tak jak było. Na porządku dziennym. No, ale wczoraj, kurde, mi ta presa, raczej ten traktor siadł od presy. Kurde, i robota stanęła. Mówię, to chuj. Wezmę się za zbieranie balotów. No właśnie tak stuk układamy na polu w tym roku. No, tu mi się kable pozrywały. Pięknie. Źle były zawinięte. No. Co zrobić? Nic nie, tu mamy dwa łańcuchy. Nic nie zrobimy. Co to leci? Gołąb. No, dwa łańcuchy tu mam. Będę musiał sobie jeszcze dwa wziąć. Na tą przyczepę. Dobra, dam sobie jakoś radę. Ja sobie tylko zerknę, czy nagrywa. Nagrywa. No, kamerkę też reaktywowałem. I wam powiem, że... Powiem wam, że nawet jakoś idzie to nagrywanie. Tak kiedyś z ludów sobie tak tą przyczepę zrobiłem. Bardzo brzydko to wygląda, wiem. Cofanie to, co lubię najbardziej, przyczepą. Ale trzeba sobie radzić, nie? Jak to mówią. Dobra, idę zobaczyć, żebym za blisko nie cofnął. O, jeszcze dobry metr mam. O, widzicie, jak ładnie. Jeszcze kawalindek. I będziemy już w domu. Zareklamuję, jak chcecie, to wpadajcie na TikToka CRS Car Cleaner do mojego wujka. On zajmuje się praniem tapicerki, woskowaniem, tam lakierowaniem samochodów, nie wiem jak to tam się dokładnie nazywa, ale dostaniecie link w opisie, więc wbijajcie. I tak samo zapraszam was na zenox.pl, sklep z częściami zamiennymi do maszyn rolniczych. I co? I ja sobie podczepiam i zmykam na pole po baloty. Więc widzimy się, jak pewnie będę ładował piona. Nagrywa? Nagrywa. Ja już jestem na polu. Teraz, żebym tylko się nie pomylił, z prawej strony otwieram burtę. Z prawej. Z lewej strony to będzie od drogi. Ja muszę otworzyć z prawej. No, jestem sobie tu, 17 balotów jest, jeden jeszcze zostanie, bo nie zabiorę wszystkich. A tu były łańcuchy, czy tam były łańcuchy? Gdzie? No, tam rzucałem, dobra. Bo wszystkich i tak nie zabiorę. Więc no. Piszcie w komentarzach, czy jak będziemy robić 60, czy chcielibyście vloga. Bo na pewno będę może nagrywał, jak będziecie chcieli, nie? Bo jak nie będziecie chcieli oglądać, no to bez sensu. No, a mechanik był z tego względu, no bo tata na kombajnie jeździ. I nie miał po prostu czasu, żeby tam tego zetora ze mną zrobić. Więc też dlatego tam przyjechał taki znajomy mechanik. No i pomógł. Znaczy w sensie sam bym to też zrobił, nie? Tylko to tam za dużej filozofii nie ma już. Tym bardziej, że już to tam dwa razy już to tam z tatą robiłem. To bym sobie poradził, tylko problem jest w tym, że sam bym traktora nie rozpołowił.
Bo co? No bo nie mam tyle siły po prostu. Może jestem duży, ale siły to tyle nie mam. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu. Chętnie zobaczę, kto tam dotrwał. Kto ogląda, a kto nie. Dobra, kurde mi się tu. Jak tą przyczepę będę kiedyś robił, to muszę tutaj pomyśleć, coś innego wymyślić. No dobrze powiedziałem. Bo te łańcuchy to już jest kurwa po prostu tragedia, nie? Dobra, tak zrobię chyba. Będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Muszę lekko unieść do góry. Bo tu jest zagięty profil. Partactwo, jak to napiszą teraz w komentarzach. Oczywiście hejterzy, nie mówię, że wszyscy. Ale jest fajnie, idzie się pośmiać przynajmniej. Powiem wam, że tak cały dzień jak już to, znaczy cały tydzień jak już tak te żniwa są i tak sobie robię tutaj u siebie, to powiem wam, że jest naprawdę śmiesznie. Idzie się pośmiać. Wyjechałem pierwszy dzień presować. Czekajcie, ja zgaszę tę padlinę. No, wyjechałem se presować, to mi się presa zacięła, zapchała. To się presa zapchała, to się teraz sprzęgło zjebało. Masakra wam powiem. Ale jest śmiesznie przynajmniej. Się tak za dużo tego gry oplonna oglądałem, bo ostatnio go oglądałem właśnie wieczorem, dzień przed tym, co jechałem właśnie presować. Wyjeżdża mi dzida, presa zapchana. Dobra, mówię chuj, odepchałem, jadę dalej, wszystko pięknie, ładnie. Dobra, teraz robota pójdzie. No. I tak robota poszła, że wyjechałem następnego dnia. I już dupa, już sprzęgło poszło. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jakie wy macie rozwiązanie na te burty. No już od paru lat tak właśnie to sobie działamy. Ale nie wiem, czy też tutaj nie włożę pręta. Tu pręta i łańcuch. Wtedy by sobie był tak. O, to jest myśl. Na tą piankę nie zwracajcie uwagi. Wam tak, kto nie stosował takiego uszczelniacza do przyczep, ten nie miał dzieciństwa. No, śmieję się oczywiście, wiadomo, no wszystko jest wyeksploatowane już. Wszystko już by wymagało remontu. Tylko teraz to znowu wszystko drogie. Z drugiej strony jak jeździ, póki jeździ, to dobrze, że jeździ. Ale znawcy tak napiszą, że spartactwo, że tak się nie robi. A w dupę to. Będzie czas, będzie rada. Tak samo z maską. Zostałem wyzywany na TikToku, że maskę wałkiem pomalowałem, a ja nie powiedziałem, że robię to już na stałe, tylko powiedziałem, że robię sobie to w ramach testu. Też zobaczcie, tutaj już przetarłem, już mi się ujebało. Raczej odpadła mi farba, no i co? Zrobiłem to w ramach testu, no. Dla siebie. Chciałem tylko spróbować, zobaczyć jak to się będzie zachowywało podczas pracy, a ludzie i tak swoje. Ale tak, takie już mamy polskie społeczeństwo. Jak chcę sobie na mniejszy gaz tutaj ręczny zrobić.
teraz gajga, o, się cofa. Będę musiał to regulować. Nie no, będę brał po jednym chyba. Trochę więcej jeżdżania, ale bezpieczniej będzie. Tu też pole kawałek od domu, to dobre 1,5 kilometra. Lepiej nie ryzykować, jak to się było. Kiedyś miałem taki przypadek, że wąż od wspomagania mi strzelił. Miałem dwa, ale to były dwa baloty sianoprzysiągi. Opony w środę jeszcze były te wąskie. Opony wszystko wytrzymały. Kurwa, przedni most wytrzymał, ale już olej już takie ciśnienie dostał, że już nie wytrzymał. Dobra, ja sobie będę ładował. Jak będę wracał, to coś dobra. Nie będę was tutaj zanudzał. Widzimy się później. O, ja już jestem na farmie. Jakby to powiedzieć. I sobie ładuję tutaj w stóp. Nie nagrałem wam, jak jechałem, bo musiałem się skupić na drodze, bo to jechałem drogą publiczną. To... Znaczy publiczną, no wiejską taką, nie? Jeszcze miałem małą awarię, bo mi tam wężyk odpaliła. Ta rurka metalowa, co tam idzie do wtryskiwaczy, mi tam kurde paliwo leciało i coś mi moc tracił i mówię, kurde, co jest? Zaraz patrzę, się dymek zrobił i kurwa, coś w tym roku te dymki to mi dużo już wychodzą. Przy presie na wałku się zawinęła słoma, siano. Kurde, tutaj teraz to. Dzięki Bogu, że się nic nie zapaliło, kurde, bo wtedy to były jaja. No, a ja jeszcze mam owsiankę do zmienienia, 35 balotów. No tutaj tą słomę, tam było 18 balotów. Myślałem, że mi jeden zostanie na polu, a zostały mi dwa. Bo na przyczepę wchodzi 16, nie? Czy mógłbym pewnie ładować po 4 na górę, ale bym pasę musiał mieć ze sobą. A pasów nie miałem, no to musiałem kłaść po 8. Ale jakoś idzie. Tam jeszcze mam 4 rządki na kostkę zostawione. To może zrobię osobny film z kostkowania. To też będę dużym zetorem to kresował. Nawet tak otworzyłem, że już po. Tak ciepło było, gorąco, że udało się wysiedzieć. No a wczoraj sobie tu pozwoziłem te, co miałem. Poukładałem sobie. A mi też trochę kuzyn pomógł. Tak się kręci życie na wsi, kurde. Dobra, nie, teraz jednego muszę wziąć. Zaraz zaryzykuję, wezmę dwa. O, w tym roku ogólnie łącznie tam 140 balotów zabieramy, a resztę bierze tam ktoś inny. Tam jeszcze w stodole mamy chyba 50 sztuk przeszło słomy. W zupełności nam to wystarczy. Gdyby była jakaś ładowarka albo większy tur, to by się baloty wyżej, ze stogi by się wyżej kładło, ale jest to co jest, wystarczy. W końcu te sekcje trzeba zrobić, bo ten, kurwa, człowiek schylony siedzi cały dzień, jak tak jak w sezonie, to... To aż plecy bolą od tego nachylania się.
trzeba przykryć, żeby na słomę nie padało. Może mi się uda jeszcze dzisiaj podjechać do taty na kombajn. Może wam coś nagram. Wszystko zależy od tego, jak zetor będzie. Czy będzie dzisiaj złożony, czy nie. No, ale ten vlog pewnie będzie podzielony na części, bo chyba nie dam rady. Znaczy dałbym radę, ale za długi będzie ten filmik. Kto będzie chciał oglądać tam godzinę czy dwie godziny. A tak to tam dwa dni wypuszczę filmy. Potem jeszcze tak będzie talerzowanie, jakieś prace polowe. To jeszcze się dogramy. Jeden na górę i kolejne dwa